mamie przysłał. Słuchajcie. Odpoczywa. Słuchajcie, a wy wiecie, skąd ja się w ogóle wzięłam w tej opowieści? Nie. U zbójców byłaś. Byłam u zbójców? I co tam robiłam? Kto mnie uratował? Tomek mnie uratował. Miałaś garba. Miałam garba. Świetnie pamiętacie. A czemu miałam tego garba? No bo wciąż jest taka skulona. Myślę, że tak siedziałam skulona cały czas. Aż mi wyszedł, wyrósł gar. Mówię wam, w tej jaskini zbójców to było straszne, wiecie, naprawdę było strasznie smutno i ciężko. I powiem wam, czemu miałam gar. Ponieważ jak się urodziłam, to mój tata... No tak, wszyscy się obudziliśmy, ale jak się urodziliśmy, ale jak ja się urodziłam, to wiecie, co mój tata powiedział? Że nic ze mnie nie będzie. Kto umie czytać, to widzi, co tu jest napisane? Nic z niej nie będzie. Tak mi powiedział mój tata. Przykre, prawda? Co to znaczy, że nic ze mnie nie będzie? Że jak wyrośniesz, to będziesz siedziała zgarbiona. Tak się skończyło. Nic z niej nie będzie, to znaczy do niczego się nie nadaje. Wszystko, co będzie robiła, będzie do krzyku. Nic ciekawego w życiu nie zrobi. Wiecie co? Te słowa bardzo mnie przytłoczyły. Tak mnie przytłoczyły takim ciężarem, że naprawdę siedziałam i miałam ten gar. I w jaki sposób mnie uratował syn królewski? Tomek założył imię pana królewskiego na twoim. Tomek przed synem królewskim i syn królewski mu kazał, żeby w jego imieniu mu rozkazać, żeby zerwał ze mnie to przekleństwo, które tutaj powiedział nade mną mój tata, jak się urodziłam, że nic ze mnie nie będzie. Więc Tomek zerwał to i powiedział do mojego kręgosłupa: w imieniu syna królewskiego wyprostuj się, kręgosłupie. I słuchajcie, normalnie zobaczyłam świat taki, jakim jest, cudowny. Syn królewski mnie zabrał do pałacu. Dostałam co? Koronę dostałam. I było naprawdę... I naprawdę było wspaniale, słuchajcie. Siedzieć o tym. Hana, z ciebie będzie wspaniała dziewczyna. Z żadnego z was ktoś ta kartka nie jest właściwa. Słuchajcie. Świetnie było w Pałacu Królewskim. W Pałacu Królewskim było cudownie. Po prostu mogłam siedzieć na kolanach ojca, przytulać się, nareszcie czułam się bezpieczna, nareszcie byłam najedzona, nareszcie mi nie było zimno. Było świetnie. Ale pewnego dnia syn król powiedział do mnie, czy chciałabyś pomóc i wypełnić jakieś zadanie dla syna królewskiego. I ja co, jak myślicie, powiedziałam? Tak. Jasne, że tak. Więc poszłam do syna królewskiego i zadałam mu pytanie, co mogę zrobić? Co mogę zrobić, żeby mu pomóc? I wiecie, co on mi powiedział? Że Tomek potrzebuje ratunku, bo jego życie jest zagrożone. Tak powiedział. Ja mówię, no dobra, no ja mogę ci pomóc, ale no sorry, ja jestem małą dziewczynką, która co dopiero wyszła z jaskini zbójców, ja mam ci pomóc? Troszeczkę nie czuję się na siłach. A on mówi, ci się nic nie bój, bo ty nauczyłaś się piosenek o mnie, aż on, zobaczcie, jeszcze widać, że jest czerwony, widzicie? Aż czerwony od krwi, trochę mnie to przestraszyło, ale on powiedział, że on to robi chętnie, bo to ma uratować Tomka życie, dlatego nie mam się martwić. No i więc wyszłam, nie, i idę z tym mieczykiem w koronie, w butach i śpiewam. I patrzę, a jest po prostu jakaś straszna rzecz, pełno węży, w środku siedzi Tomek, jeden wąż go oplótł już całego i Tomek woła ratunku, pomocy. A ja idę i śpiewam tą piosenkę i wiecie co, jak śpiewam piosenki, to żaden wąż nawet się do mnie nie zbliżył. A Tomka atakowały. Ja się zastanawiam, czemu one go atakują. I patrzę, a on na szyi miał zawieszoną jakąś dziwną rzecz. I tak sobie pomyślałam, ja myślę, że mi to syn królewski tak podpowiedział w głowie, że to jest wina tej rzeczy, którą on ma na szyi. Więc mówię, Tomek, zerwij to i odrzuć daleko od siebie. I on tak zrobił i w tym momencie ten uścisk węża trochę zelżał. Jeden, słuchajcie, co on miał na tej szyi? Skąd to się wzięło? Bo ja nie wiem. Ja wiem. Skąd? Bo jeden człowiek dał. Jakiś człowiek mu to dał?
jaki człowiek. I powiedział, żeby to dochował w tajemnicy i dał mu miecz i to na szyję. I dał, żeby mu to na szyję. I co na tej szyi? I to po co to było, Nelka? No bo jak nie mógł założyć tego przez koronę, więc ten pan mu zabrał koronę, jak już się pochodził. Zabrał mu koronę, czyli dlatego nie miał korony. Co Oliwa jeszcze? Jeszcze mu dał drewniany miecz? No to słuchajcie, ja znalazłam taki miecz. To ten? Tak. Ale czemu on jest pęknięty? Bo sobie uderzył tak mocno. Węża. Złamał? Węża. Czyli taki słaby ten miecz był? Do kitu, w ogóle do niczego się nie nadawał. Słuchajcie, no naprawdę dziwna sytuacja, nie? Jak ten wąż mu go ściskał, to ja podeszłam i powiedziałam: w imieniu syna królewskiego gin. A potem tym mieczykiem tego węża z niego zdjęłam. I szybko uciekliśmy. Tomek był cały poraniony. Słuchajcie, trochę się dziwię, tutaj, wiecie? Tutaj na twarzy, no właśnie. Nogi miał poranione, ale słuchajcie, dlaczego? Dlaczego? Przecież miał to samo co ja. Miał koronę jako hełm, mógł śpiewać pieśni. Czemu on nie wezwał imienia syna królewskiego, wiecie, Oliwka? Ja wiem, jak się nazywa. Zapomniał? Naprawdę zapomniał? Straszne. No zobaczcie, wszystko miał to co ja, ale niestety o wszystkim zapomniał. I wiecie co? I Tomek już leżał taki smutny. I ja mówię, słuchaj, to wiecie, czemu on był smutny? Dlatego, że mu było wstyd, że zapomniał, że zgubił koronę, że wziął miecz od jakiegoś oszusta, że wziął jakiś talizman z wielką mocą od jakiegoś oszusta i przez to wszystko prawie zginął. I tak dlatego mu było wstyd. I ja mówię, słuchaj, chodź do pałacu, król i syn królewski cię uleczą i będzie wszystko dobrze. A Tomek mówi, nie, oni nie chcą mnie już widzieć na oczy, co ty? Oni nie chcą. Myślisz, że miał rację? Nie. Nie, przecież już znamy, nie, syna królewskiego. Wiecie, co zrobiłam? Pobiegłam do pałacu i przyprowadziłam ze sobą syna królewskiego. On chętnie ze mną przyszedł. Znacie taką opowieść o ojcu i o synu, który wyszedł do syna czekającego? Który nabroił? Taki syn nabroił? Ja wiem. Vanessa? O synu marnotrawnym. To taka opowieść o synu marnotrawnym, taka sama, tak mi się przypomniało. No i przyszliśmy razem z synem królewskim do Tomka. I jak Tomek zobaczył syna królewskiego, to już tylko rzucił się na jego szyję i po prostu... I dał się zaprowadzić do pałacu. Później został nakarmiony, położył się do łóżka i syn królewski do niego przyszedł. I wiecie co? Porozmawiał z nim, myślicie, że powiedział: no i co ty, Tomek, nadwyrabiałeś? Czy ty nie masz oczu, żeby nie widzieć, że to oszust był? Czemu się dałeś oszukać? Czemu wziąłeś jakiś miecz, którego ja ci nie dałem? Czemu o mnie zapomniałeś? Myślicie, że tak powiedział? Nie. Nie, to ja wam powiem, co on powiedział. On powiedział, jak myślisz, co on powiedział? Że wszystko wiedział. Syn królewski powiedział do Tomka, ja ci powiem, bo mi Tomek opowiedział. Syn królewski powiedział: Tomku, czy ty mi ufasz? Tomek powiedział: jasne, już teraz po prostu nigdy cię nie zostawię, nigdy cię nie opuszczę. I syn królewski mówi: świetnie, cieszę się, że ciągle mi ufasz. I dotknął jego twarzy, dotknął jego nóg i uleczył jego rany. I powiedział, ale jeszcze coś jeszcze. Wiesz co, Tomku, jeszcze jest? Jest coś jeszcze w tobie, co nie pozwala ci być moim żołnierzem. I ja ci pokażę, co to jest. I Tomek zamknął oczy i przed jego oczyma przesunął się taki film. Sobie wyobrażacie? Taki film. Zobaczył jaskinię, zobaczył zbójców, las i zobaczył chłopca, który jest bity. I wszyscy dookoła stoją, się śmieją i ci zbójcy wołają: słabeusz, do niczego się nie nadaje. I tak sobie przypomniał, tak pomyślał, że to jest on, Tomek. To Tomka biją i wszyscy się z niego śmieją, mówią: ty jesteś
słaby uszem, nie, do niczego się nie nadajesz. I Tomek wtedy sobie pomyślał, w tym momencie, jak go bili, ja wam jeszcze pokażę, ja będę bohaterem, a wtedy się zemszczę. I w tym momencie, jak oni mówili, jesteś słabeuszem, to tak jakby w Tomka wbijał się taki cierń, taki kolet w jego serce. A gdy Tomek powiedział, ja wam jeszcze pokażę, będę bohaterem, będę bohaterem i zemszczę się, to tak jakby kolejne, następne trzy kolce wbijały się w jego ciało i go kuły. I Tomek pamiętał, że za każdym razem, gdy miał podobną sytuację, lubię, gdzie śmiali się z niego, czuł się jak słabeusz i myślał sobie, nie powinienem być taki, muszę być bohaterem i potem im pokażę, im się zemszczę. I te wszystkie kolce tak w nim siedziały i nie pozwalały mu być szczęśliwym. I syn królewski mówi, widzisz Tomku, to wszystko siedzi w twoim sercu. Czy chcesz się tego pozbyć, bo to nie pozwala ci być moim żołnierzem. Jeśli myślisz, że jesteś słabeuszem, to nie masz racji, to jest kłamstwo, bo ty jesteś synem królewskim. Ty jesteś dzieckiem króla, nie jesteś słabeuszem. To jest kłamstwo, nie możesz tak o sobie myśleć. Chcesz być kimś innym, chcesz być bohaterem i samemu wszystkich pokonać, to też jest źle, bo ty musisz ufać mi, a nie wszystkiemu innemu. I ostatnia rzecz, jeżeli mścisz, chcesz się zemścić na kimś, jeżeli jest nieprzebaczenie w twoim sercu, to nie nadajesz się do mojej drużyny. Czy chcesz się tego pozbyć? Tomek mówi, jasne, tak! I wiecie, co on mu powiedział? Świetnie. No teraz przebacz zbójcom. I Tomek, przebaczyć zbójcom? To, co mi zrobili? To bicie, głodzenie, wyzywanie, ja mam to przebaczyć? Tak o? Ja nie dam rady. Ale syn królewski widział ten jego strach i mówi, pamiętaj o mocy mojego imienia. Pamiętaj o mocy mojego imienia. I wtedy syn królewski mówi, i wtedy Tomek powiedział, w imieniu syna królewskiego przebaczam zbójcom to, co mi zrobili. Nie będę im tego pamiętał, nie będę chciał się zemścić. Nie, będę już o sobie inaczej myślał. Jestem dzieckiem królewskim i mogę wszystko dlatego, że syn królewski i król są ze mną. I wtedy poczuł się lżej, a syn królewski te jego kolce chwycił i wywalił. I wywalił. I się poczuł wolny, i się poczuł szczęśliwy. Poczuł się tak, jakby był wcześniej zepsuty, a ktoś go naprawił. Był zepsuty, a ktoś go naprawił. I to było wspaniałe, że był zepsuty, a ktoś go naprawił. Słuchajcie, wiecie, co razem później zrobili? Poszli do króla opowiedzieć to wszystko. Poszli do króla i świętowali Wielki Dzień. Słuchajcie, to był naprawdę trudny dzień dla Tomka, ale zobaczcie, jakim się skończył radością. I teraz mam do was takie pytanie, bo tak szczerze mówiąc, to opowiadanie jest o mnie, wiecie? O mnie jest, bo ja nieraz o sobie myślę, że jestem słabeusz taki, że nie dam rady, że nie powiedzie mi się, że nie mam siły. To jest opowiadanie o mnie. I ja muszę przestać tak myśleć o sobie, bo ja jestem kim? Córką Bożą, córką króla jestem. Córką jestem, przyjacielem i siostrą Jezusa. Słuchajcie, kto by chciał się ze mną modlić o to, żeby przestać się bać, żeby przestać myśleć o sobie, że jesteśmy super. I wiecie co? I druga rzecz, o której możemy się bać, modlić. Nieraz jesteśmy zepsuci i potrzebujemy naprawy. Skąd to? Czy Tomek wiedział, że jest zepsuty? Nawet nie wiedział o tym. Nie wiedział o tych kolcach, dopóki mu nie pokazał tego syn królewski. Możemy się modlić, żeby Jezus pokazał nam, w którym miejscu jesteśmy zepsuci i co może nam pomóc naprawić. Dobra? Ja się o to modlę, słuchajcie. Módlcie się ze mną, kto chce.
Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś moim królem, moim przyjacielem i że chcesz mi pomóc. Panie Jezu, tak często czuję się, że nie mam siły, że nie mam mocy. Proszę Cię, żebym zawsze pamiętała, że nie muszę jej mieć, bo Ty jesteś mocny i Ty jesteś silny i Ty masz moc. Proszę Cię, żebym o tym zawsze pamiętała. Pokazuj mi, co jest we mnie jeszcze zepsutego, co jest grzechem i potrzebuje naprawy, tak, żeby móc być Twoim wojownikiem w Twojej armii. Dzięki Ci, Panie Jezu. Amen.